Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Amerykańska rewolucja zaczęła się od podatków. Beatlesi śpiewali o podatkach, no o taxman, czyli o podatniku, nie no, o poborcy podatkowym. No i Jezus też była sytuacja z poborcą podatkowym. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No podatki niszczą ludzi. No mądre podatki budują społeczeństwo, a duże podatki niszczą społeczeństwo. Niestety podatki, jeżeli są za wysokie, no to cała ekonomia schodzi do podziemia. Teraz Joe Biden proponuje takie straszne podatki, że faktycznie będzie możliwość taka, że Ameryka zamieni się w Grecję, czy w Hiszpanię, czy w jakieś inne kraje, gdzie wszystko idzie pod stołem. No nie jest to dobre. Nie, to trzeba zbalansować. Ludzie, którzy płacą podatki, ludzie, którzy otrzymują pieniądze z podatków, to trzeba jednak jakoś być produktywnym, żeby to wszystko miało owoce. No i teraz ta podziemna forsa, te kryptokarensy, przybiera na sile. No dużo, rok, dwa lata temu dużo popularnych osobistości. Nawet jeden taki ten z Japonii, jak to on się tam nazywa, podniecał się do tych wszystkich podziemnych pieniędzy, do tych kryptokarensy, te całe kopanie, te komputery i tak dalej, i tak dalej. No napompowali ludzi. No ale o co chodzi? No o to chodzi, że to niby nie są dolary, nie są ruble, nie są złotówki, no ale to są pieniądze, można za to kupować. I teraz taka no, dziwna zmiana, bardzo zaskakująca zmiana z Internal Revenue Service, czyli IRS, czyli to jest amerykańska wewnętrzna służba dochodowa. No i oni zrobili na 2020, na podatki za 2020 będzie forma taka, że no, normalnie to tam jest, zaczyna się tam imię, nazwisko, adres, Social Security, no to jest ten bezpieczeństwo społeczne, to jest numer taki ewidencyjny, to można powiedzieć, każdy człowiek w Ameryce, kiedy się urodzi, no czy tam legalnie emigruje, no to dostaje ten numer ewidencyjny, no bo płaci podatki te państwowe, płaci no składki, powiedzmy, na emeryturę, nie na rentę, płaci składki na emeryturę, 7,5% z własnej pensji, 7,5% dokłada pracodawca, no ale to właśnie te 15% idzie na ten numer, każdy indywidualny ma numer. No to coś takiego jak PESEL. W PESEL-u to są te tam data urodzenia, miesiąc, dzień, data urodzenia i numer jakiś taki seryjny, także że to jakoś pokazuje mniej więcej dużo danych o każdej osobie. No a w Ameryce to jest troszeczkę inaczej. Jak się popatrzy na całą tą Amerykę, jak patrzycie, no to tutaj jest wschodnie wybrzeże, to tu byłaby Anglia, Atlantyk, tu jest Pacyfik, no to oni zaczęli dawać numery tam od północy, od Kanady, to było tam 000, 001, 0, także te wschodnie wybrzeże, no to ma z reguły 0, 12, 20, 25, 30, no i później to przechodzi tam do Nowego Jorku, na zachód, no i jak ktoś się urodził, czy otrzymał ten Social Security gdzieś tam na zachodzie, no to ma numery 850, 890, 999, to chyba było dane dla grupy amerykańskich pracowników w kolei państwowej. Tam jakieś inne też pierwsze są zabezpieczone na coś, no ale to są w zasadzie tak trzy cyfry, 1, 2, 3, później są dwie cyfry, 4, 5 i znowu cztery cyfry. No to możecie sobie wyliczyć, ile to tam tych miliardów możliwości może być. No i ten właśnie Internal Revenue Service, jak się składa te zeznania podatkowe co roku, no to trzeba wypełnić imię, nazwisko, adres,
No i ten numer PESEL-u, tego Social Security. No i następną linijkę zrobili pytanie takie ogólne, czy kiedykolwiek w czasie 2000 roku sprzedałeś, otrzymałeś, wysłałeś, wymieniłeś, kupiłeś, zamieniłeś jakiekolwiek z tych wirtualnych pieniędzy. No i podatnik musi napisać, musi odpowiedzieć tak albo nie. No i w zasadzie tam na końcu to się człowiek podpisuje. Także to jest podpis ważny, ważny jest dokument, ludzie się deklarują. Pierwszy raz pojawiło się takie pytanie w 2019 roku, no ale to było nie na wszystkich, no bo jest 1040, czyli 1040. 1040 to długa forma, później 1040 taka krótka forma, później jest jeszcze inna forma, no w zależności kto ma jak skomplikowane, no to te formy wypełniał, no ale teraz starają się zredukować tą ilość pytań, no bo jeżeli ktoś może sobie odpisywać za pożyczki, niepożyczki, szkoły i tak dalej, na niektórzy ludzie no to potrzebują tam 20-30 linijek, co zarobili, co zapłacili, czy coś muszą oddać, czy coś dostaną. No ale ten cryptocurrency, ta podziemna forsa jest na samym początku, tak, także ludzie będą musieli się zadeklarować. Także jest to takie ostrzeżenie do milionów tych ludzi, którzy mają w kieszeni tam, czy kupowali, czy sprzedawali, no ale nigdy się nie deklarowali. No i teraz w zasadzie są zobowiązani do płacenia podatków, jeżeli zarobili na tym, tak, jeżeli zarobili. Jeżeli stracili na tym, no to IRS, Urząd Podatkowy im nie odda. Ale jeżeli zyskali, no to niestety będą ich ścigali. No jest to sytuacja bez precedensu, no bo to jest tak wysoko to wstawić, no ale to jest z przemyślenia, bo ludzie, którzy napiszą nie, a powinni napisać tak, no to będą ścigani. Urzędnicy, podatnicy, czy cały ten urząd podatkowy, no zrobił już taki kiedyś podobny numer, bo jak w latach 2009, oni wpisali coś takiego, czy masz forsę poza brzegami Ameryki. No co to znaczy poza brzegami Ameryki, offshore? No to znaczy, czy w innych krajach masz jakieś pieniądze? No i ludzie się deklarowali, czy mają, czy nie mają. No i później Urząd Podatkowy ich ścigał przez ostatnie 10 lat, no to Urząd Podatkowy wyrwał 12 miliardów dolarów w podatkach od osobników, którzy mieli te pieniądze. No i zmiana tej pozycji pozwala Urzędowi Podatkowemu udowodnić, że ludzie no nie mogą się zasłaniać ignorancją, nie wiedzą, czy tego rodzaju nieznajomością przepisów, no bo mówią, to jest tu. Z reguły, jeżeli to trafia do sądu, no to bardzo, bardzo często cała ta ława przysięgłych jednak jest przeciwko tym ludziom, którzy nie płacą podatki. No wiadomo, że to małe płotki, które tam kupują jakieś małe rzeczy, no to nie będą ścigani, no ale bardzo często ludzie to są po prostu miliony, czy nawet zawodowi, międzynarodowi bandziory. Teraz ostatnio były takie dwa przypadki, przecież tam w północnej Korei wyrwali tam kilkaset milionów w tych bitcoinach. Czy była taka sytuacja, że pedofil z Holandii sprzedawał dziecięcą pornografię właśnie używając tej podziemnej forsy cryptocurrency. No i IRS wykorzystywał te swoje możliwości, czy wykorzystywał ten swój oprogramowanie.
do złapania jest, do złapania ich. Dużo, dużo tych specjaliści, na przykład te Coinbase, no oni mają około 35 milionów kont no w ostatnim tam pół roku, a w Ameryce w ostatnich dwóch, trzech latach, no to było mniej więcej około 3 milionów tych aktywnych użytkowników. IRS oczywiście nie powie, kiedy ile osób zadeklarowało się na podatkach w 2019, ale można powiedzieć, że z niektórych obliczeń ekspertów, że to jest tylko 150 tysięcy, porównując do znanej liczby, powiedzmy 3 milionów, no to jest 5%, no to jest mała liczba. Dużo tych użytkowników to się wścieka na urząd podatkowy, no bo traktuje w sumie te kryptokarensy, tą podziemną forsę jako bardziej jako własność niż monety, niż pieniądze, niż jakieś banknoty. Traktują to, że to po prostu jest wymiana czegoś na co? No ale IRS mówi, że jeżeli kupisz i zarobisz na tym, no to masz płacić podatek. No podatki też są, to powiedzmy, jeżeli są stanowe podatki, no jeżeli się płaci, powiedzmy, jeżeli się płaci gotówką przez kartę kredytową, no to tam w niektórych stanach to nawet do kanapki dokładają, nie tyle, bo kanapka to już nie jest traktowana jako jedzenie w sklepie spożywczym, tylko kanapka jest traktowana jako powiedzmy usługa plus towar, także, że to jest opodatkowane. No i często płacą w tych pieniędzmi kryptokarensy, no i nie są te podatki brane. Ludzie się wściekają, no bo robili jakieś tam, mieli w ciągu roku 200, 300, 500 transakcji, pomimo tego, że wypełnili te podatki, pomimo tego, że kupili specjalny program, który miał pokazywać, co oni robili z tą wirtualną forsą, no to zajmuje im tam 8, 10, 15 godzin, także ludzie są wściekli. No. Część mówi, że kongres powinien coś zrobić, coś takiego, że do $200, kiedy się tam przesuwa te $200, to nie powinno się człowieka nawet pytać. No jest to coś podobnego, tak jak nie trzeba deklarować, jeżeli ktoś ma pieniądze na kontach oszczędnościowych, powiedzmy ma konto oszczędnościowe, no ale ciągle wydaje i nigdy się nie akumuluje te pieniądze z oprocentowania, no to jeżeli ktoś ma rocznie mniej niż $200, no to nie musi tego deklarować. No i wielu ludzi mówi, że kongres powinien to zrobić, że $200, no to jest jakiś taki limit, że ludzie sobie pierdoły kupowali i to nie jest to takie ważne. Dużo tych zawodowych księgowych też nie wie, co robić. Ostatnio wysłali 28 stron taki list z zapytaniem o przewodnictwo, jakiś taki przewodnik po tym, co oni mają robić, no bo często mówią, ludzie dostają jakieś tam 50 czy $15, powiedzmy, upominek w tych bitcoinach, no i nie wiedzą, co robić. No, dla zawodowych księgowych, no oni chcą wiedzieć, ale to faktycznie, bo IRS mówi, że jeżeli ma być $200 taki próg, no to kongres musi to zrobić, a teraz IRS ściga wszystkich. W zeszłym miesiącu IRS, czyli ten Internal Revenue Service, wewnętrzna służba dochodowa, no to oni zaoferowali ponad 600 tysięcy takiego nagrody za to, że dla ludzi, dla hakerów, dla software'owców, dla ludzi, którzy potrafią złamać ten szyfr Monero. Monero to jest jeszcze jeden z nielicznych
nielicznych, jeden z nielicznych tej wirtualnej forsy, gdzie jest kompletnie nie do przechwycenia, czy do znalezienia, kto kupuje i kto sprzedaje. Tak samo IRS chce pieniądze, chce włożyć łapę do różnych firm, takich, które tworzą takie mikroroboty. To się nazywa micro tasks, czyli jak ktoś tam z psem wyjdzie, czy ktoś tam napisze parę stron tłumaczenia, czy ktoś tam zrobi takie 5, 10, 15 dolarowe roboty, no to IRS właśnie chce to wszystko pilnować i chce opodatkowywać to. Dużo tych firm właśnie to używa tej kryptokarency, no bo to jest niewidoczne przed podatkami. Także IRS się wziął poważnie. Teraz IRS tak samo wysyła około 100 tysięcy listów, wyśle do ludzi, których imiona i nazwiska były wydane przez firmę Coinbase, no bo sąd nakazał firmie Coinbase, żeby pokazali, kto ma forsę w ich bazie danych. No i teraz IRS wysyła, mówi, zarobiliście, to płaćcie tutaj podatki. No jest to ciekawe, jest to... No na pewno te cryptocurrency, ta podziemna forsa, to 10-15 lat temu, no to była, żeby przepływać, żeby forsa, czy budżet jakiś, czy inwestycje przemieszczać.